Czołem żołnierze, jesteśmy w drugim odcinku Warzona 2.0 w trybie DMZ. W pierwszej części coś tam już trochę poznaliśmy. No i teraz próbujemy dalej. Niestety nie udało nam się za każdym razem zdobyć jakichś, że tak powiem, cennych, doświadczonych graczy. Albo to byli gracze kompletnie zieloni, albo wiedzieli tyle co ja, prawie nic. Zostało nam tutaj tylko z aktywnych misji skorzystaj z mapy taktycznej i oznacz telefon kontaktowy. Pozostałe rzeczy żeśmy zrobili. Tutaj wyposażenie musimy sobie wybrać jakieś. Tu jest bardziej snajperka. Wybieramy sobie ten zestaw taktyczny jakiś. A gdzie jest? Wszystko jest. Wszystko jest. I oczywiście tutaj. Fajnie było właśnie znaleźć jakiś zespół do tego, bo ja bym sobie wziął na przykład martwą ciszę, ale zaopatrzenie też jest potrzebne, bo w czasie tych długich walk. No sporo tam jest strzelania, zwłaszcza do tych botów na tych wioskach i na całej tej mapie, więc sporo amunicji schodzi. Ogólnie to ciekaw jestem, czy da się tutaj grać bez crossplaya. Byłoby zdecydowanie łatwiej, wiadomo. Niby jest wyłączone tutaj, ale to jakoś średnio działa, bo nie tylko z PlayStation widziałem już, że tutaj grają. Jeszcze tego więc nie wybadałem. Skup się na misji, zbadaj Almazra, udaj się do punktu ewakuacji. No dobra, mamy tam chyba jakąś jedną tylko do wykonania, no ale. Jak znaleźć ten telefon? Ciekaw jestem też, jak działa dokładnie ten crossplay. Czy gracze z czwórki PlayStation też grają z nami? Otrzymywać nowe misje. Spodziewajcie się walki z siłami wroga. Jest trzech? Jest trzech. Dobra. Może ktoś coś będzie wiedział. Mają na sobie broń. Więc może będzie lepiej. Jakoś się ogarniają, nie? Temat. Dobra, ci są jacyś chyba lepsi. Już to widzę, że coś ogarniają. Karabin szturmowy RKM. Co to jest? W sektorze rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. A może to sobie wezmę zamiast. Chciał tu wejść. No tam jest jakaś skrzynka.
Czekajcie na mnie, koledzy żołnierze. Zapalniczka za 40 dolców. Oczywiście, że biorę. Że biorę. Dobra. Namierzy pozycję członka kartelu Las Almas alias El Toreador. Macie zgodę na likwidację. Jakieś śmieci pozbierałem. Dobra, jedziemy na ten cel, czy jak? Nie widzę. Rzucam granatem! Ultra 1, ostrożnie. Zbliżacie się do pozycji celu. Ważny cel dostał. Potwierdźcie zabójstwo. Jest okej. Leć! Potwierdzam. To operator. Zlecenie wysłane. Trafili mnie! To już jest potwierdzone, czy jak? Czy ja mam tu gdzieś wchodzić do góry? Jakiś pendrive. Dokumenty. Nie, to już chyba zostało potwierdzone. Dane identyfikują punkty zaopatrzeniowe Alcatali w okolicy. Musimy je zniszczyć. Oznaczamy je na mapie taktycznej. Podłóżcie ładunek w punkcie zaopatrzeniowym. Wow, zdjęcie za 2,5 koła. Już lecę do kolegów. Nie powinniśmy się tak rozdzielać, wiadomo. Ładunek uzbrojony. Chronić teren albo ruszać dalej.
Dobra, ładunek jest chyba podłożony, bo chłopaki już to chyba ogarnęli. Ten zniszczony. Został jeden. Wreszcie jakiś zespół w miarę ogarnięty, znaczy w miarę, no wygląda wszystko, że jest okej z nimi. Ja naprawdę nic nie mam do słabych graczy, ale... Nie odpływaj! Ale mi potrzebny chociaż jeden dobry gracz. Nic mi nie jest! Będę musiał jakieś ogłoszenie matrymonialne napisać, żeby ktoś pomógł mi w nowej rozgrywce Warzona. Co to jest? Znowu zbieram jakieś rzeczy. Dojrzałe wino. Do wszystkich ładunek podłożony. Ochronić go i potwierdzić detonację. Kurde, chłopaki. Poczekajcie na mnie. Kiedy ja tu... Ja tu wino jakieś dla nas szykuję. Na chwilę przerwy. A wy mnie tak zostawiacie. Uj, tam zaraz będzie boom. Ultra 1, cele zniszczone. Przelew został wydany. Pobliski mamy wrogie sejfy w waszej okolicy. Oznaczamy je na mapie taktycznej. Twierdza zamknięta. Rzucam amunicję! Nikt nie chce ammo. Okej. Ja tam już jestem zarobiony, panowie, bo mam wino. Mnie nic więcej do szczęścia nie trzeba. Wow. Bardzo ładnie, tam z drugiej strony kolega poszedł. Trochę piachu, będziesz żyć. Jest okej, leć! Wow! To jakaś druga ekipa chyba. Kurde, na dachu był jakiś gość. By to szlak. Ale się zaczaili tam. O, on ma klucz.
A w jaki sposób on może nas wykupić, czy coś? Może w tym sklepiku? Czy jak to tam? Nie wiem. No, ale tu nie ma czegoś takiego jak sklepik. Wrodzy operatorzy przejęli skrzynię z bronią. Widzicie ich położenie na swojej mapie taktycznej. Tutaj jest sklep jakiś. Nie wiem, o co chodzi. Czy w taki sposób w ogóle nas może uratować? Wykrywamy wzmożoną aktywność w sektorze. Ostrożnie! Co, on go nie widział? Mam nadzieję, że kolega wie, co robi. Beatmaker? Jakiś DJ. On chyba... On idzie w to miejsce. Oj, oj, oj. I tak na pałę. Ja bym tu był cicho. A co tu się dzieje? Mnie reanimuje jakoś? Wow. Jest w porządku. Do roboty. To o to chodzi, tak? Że mogą jeszcze... Mocie. Czyli najlepiej rzeczywiście uciec, poczekać aż będzie spokój i wtedy wrócić po kogoś. Nic mi nie jest. Bardzo dobra robota. Jestem z DJ-a zadowolony. Należy mu się podwyżka. Widocznie już trochę poczytał albo grał i wie, o co chodzi. Żadnych śmieci. Tam kolega leży. DJ pad. Znaczy DJ set, ale pad. Już lecimy do niego. Mam nadzieję, że to... Co to było? Poszedł oznaczone na mapie taktycznej.
Czy koledzy mnie widzą? Oni tu wpadli do mnie za taką grubą imprezę i nie miałem tylko w kawałka amunicji. Ja nie mam pistoletu ani nic. Szkoda. Może pójdę do nich kawałek. Ja tu ginę. Kurwa. No, tam jest dużo ich. Ja wiem, że to boli. No i nie żyje. Jest nadzieja. Dziękuję ci, przyjacielu. Będziesz odznaczony złotym krzyżem. Znaczy pozłacanym, żebyś sobie nie myślał. Masz was na więcej, pokażcie ich! Gotowy do akcji! Ja pierdzielę. Amunicja, tutaj! Już pędzę. Matko! Jacy wściekli! O nie! To czołgam się tam. Kurde, ile tych cholernych botów biegających jest. O nie. O nie. Gdzie on się tam wpakował? Dłużej tak nie pociągnę. Szybko słabne. Nie. Dłużej tak nie pociągnę. Już po nas. Szybko słabne. Już po nas. On też leży. No za dużo ich tam było. A szkoda, bo całkiem fajny zespół miałem. Ale słuchajcie, już wiem dużo rzeczy. Wiem już, że można kogoś reanimować, mimo że już niby nie żyje i już ksiądz nad nim krzyż. Dobra, to jeszcze można kogoś podnieść. Rzutu dla twojej drużyny. Ultra jeden, uważajcie. Dobra, wychodzimy, bo tu już nie ma sensu. Także. Także już dużo wiemy. Jeszcze tylko pytanie z ewakuacją. Tego jeszcze nie wiem. Wyzwanie naklejkowe? I w ogóle co to są te żetony? Tutaj nie mogę jeszcze sobie wziąć. 75 minut? A tu mi się kończy w ogóle. Co ja później mam zrobić? Będę biegał bez broni? Błyskowy, tu weźmiemy sobie Semtex. No i tu jak zwykle skrzynka z zaopatrzeniem. I zobaczcie, tutaj mam. A, jednak włączona jest. No dobra, spróbujmy wyłączyć platformową. Edytuj misję. Ja tu nie mogę nic więcej zrobić. Słuchajcie, działa chyba. Bez crossplaya. A zaraz się okaże. Wszystko. Czy będą wszyscy u mnie w zespole z PlayStation?
Tylko teraz pytanie, czy ja znajdę zespół, nie? Bez crossplaya. O, są. Dobry wieczór wszystkim. Czarno to widzę. Witamy w Almazra. Eksploracja oraz zbieranie łupów i danych zapewni wam nowe misje i cele. Spodziewajcie się oporu ze strony sił miejscowych i innych operatorów. Oznacz telefon jakiś. Kurde, żebym ja wiedział, co chodzi z jakimś telefonem. Bo tak na początku to go nie ma. Tu ich jest. Trafili mnie! No leż! W sektorze rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. Nie da wejść. Zamknięty. Trafili mnie! No, za dużo trochę tutaj im dałem. Ale szmal mieli. Klucz do stacji przesyłowej. Nie wiem, czy to się przyda, ale biorę. Co tu robią? Jestem pod ostrzałem! Idziemy go rozwalić? Tam jest zrzut chyba. A tu już można wejść, czy jak? Bo ja w ogóle tu jakiś klucz mam. A jeden, wkracza się na obszar zakazany. Uważajcie! Nie mogę. Ultra 1, na mapie taktycznej znajdziecie kontrakty za kasę. No ja chciałem wziąć tam ten kontrakt, ja nie wiem.
Alcatala transportuje ładunek opancerzoną łodzią. Przyjmijcie ją i dostarczcie do punktu ewakuacyjnego. Cel oznaczony. Gdzie ten ziomek? Jak ktoś tu znowu nie ogarnia. Nie. Na szczęście wróg okazał się głąbą. Ja byłem pewny, że mam jakiś pistolet. A ja nie wziąłem. Dobra, to było. Ostatnim nabojem ma kufę. Trafili mnie! Nie mam amunicji. Mam jakąś strzelbę. Ale to raczej na krótki dystans. Jej, jeszcze na dwa naboje. A tamten gościu już się zdenerwował i wyszedł. Super. Wow, jaki lag był. Poszedł z Semtex. Nóż do rzucania C4. Alcatali jest już na wodzie. Oczyścić teren i zabezpieczyć cel. Dobra, idziemy. Macie współrzędne punkty ewakuacji. Ruszać! Co jest grane? Nie mogę wskoczyć do łódki. No. Ultra 1. Zbliża się do was wrogi helikopter. I to szybko. Niedobrze.
kurde, ktoś tu naparza. Chyba już zrobiono. Jej, co go tak pokrzywiło? Jakieś dziwne animacje tych wrogów. Mam jakąś kasę. To jest PM. To będzie chyba lepsze na dalszą trasę. Co to? Płyta pancerza. Bierzemy. Ultra 1. Arkatala przewozi towary na opancerzonej łodzi. Zabezpieczcie jej i dostarczcie do punktu ekstrakcji. Współrzędne oznaczone na mapie taktycznej. Ultra 1, zaraz pojawi się opancerzona łódź. Przechwyćcie ją. Ekstrakcji oznaczony na waszej mapie taktycznej. Ruchy! Tu dowodzenie. Uwaga! Zbliża się do was wrogi helikopter. Thank you.
kurde twardy ten helikopter. Ale laguje. No super. Dłużej tak nie pociągnę. Dowodzenie do Ultra 1. Kontrakt. Przecież tutaj nic mi nie jest. Ich jest pełno. To będzie misja niemożliwa. Jestem pod ostrzałem. Dookoła niego są wszędzie. I to jest koniec naszej kariery. Jestem pod ostrzałem! Rozstrzelali nas terroryści. Ultra 1, rośnie aktywność wroga, bądźcie czujni. Ojojoj, wcale nie było tak źle, no. No ale to jakoś tak mało tego expa, zobaczcie, dodaję. Kurde, ze strzelbą nawet mi się udało pobiegać. Karnet bojowy. A gdzie ten karnet mogę zobaczyć? Jak to się tutaj patrzy? A... Nie wiem. Nie wiem gdzie. Wiadomość dnia, gry. Nie wiem gdzie. Słuchajcie, w następnym odcinku zagramy sobie ten Shoothouse. Nie wiem co to jest. Na Shoothouse czujesz się jak w domu. Super. Także dzięki za oglądanie, bardzo dziękuję za subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku na Shoothouse. Do zobaczonka.